Piąteczka, piątunia, piątka. Z tej strony Myszura89.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. I teraz musimy dać krukowi ten eliksir wiatru. Znów będzie cutscenka. Tak, czyli dobra, filmik. Jak to ten jakiś lochar tam będzie. Będziemy lecieć i tak dalej. Dobra, to dawaj, dajemy mu ten eliksir wiatru. Będziemy lecieć i dolecimy. Powrotem, dobra, eliksir wiatru. Dobra, dajemy. Eliksir wiatru. Przytrzymaj tę fiolkę, dobra? Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Trzymanie to moja specjalność. Potem ci powiem. I teraz ptaka musimy wziąć i Wchodź leć. w kruku, najwyżej jak możesz i wylej ten eliksir wśród chmur. A jak będzie burza i błyskawice? Nie lubię błyskawic. Ptaki lepsze ode mnie spadły na ziemię trafione piorunem. Dobra, 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 zrobię to. Przecież jestem twoim wiernym krukiem. Tak, i najlepszym przyjacielem. Krukiem. Dobra, jest cutscenka, jest jak zawsze. No. Tak, lecimy tym zamczyskiem, czy jak to się nazywa? Ach! Załatwione! W tej fiolce zostało jeszcze trochę mikstury, może ci się jeszcze kiedyś przyda. No, to daj mi ją z powrotem, dobra, i lecimy, tak? No. Dobra, jej, kolejna scenka. Lecimy, lecimy! Przez zielone łąki, lasy. O, i ten Lockhart już. Opuszczasz się? Zrobisz dziupi? No. Wow. Taki kozioł, czy co? Ale ma głowę. A gdzieś ty wylądował? Ty. Ty, panie, gdzieś ty wylądował? Dobra. Dobra, wracamy do Merkurii, chyba tak. Nie wiem. Teraz idziemy do. Na przystań. Oj, pogadać sobie. Aha. To Horatio Nebenoi, kapitan Białego Smoka. Kapitanie? A, to ty. Gdzie się podziewałaś? Gdzie się podziewałam? Nie pamiętasz? Poszłam na północ, żeby odszukać ropera Klaksa i zmusić go do uwolnienia wiatru. A, no tak. Wiesz, zeszłej nocy wiatr faktycznie zaczął wiać, ale. Ale co? Za parę godzin, najwyżej dni, znów ustanie. Ależ ja pokonałam alchemika! A nawet udało mi się uwolnić jego więźniów ze skały, w której ich trzymał. Zniszczyć kamień duszy, dopłynąć tu z powrotem w jego pływającym zamku i nie wierzysz w ani jedno moje słowo, prawda? W ani jedno. Świetnie. Tak, dobra. Naprawdę pokonałam ropera Klaksa. Aha. A może masz przy sobie jego głowę? Pokonałam Nie, go. wpadł do koagulatora. Tak Oczywiście, zwany. że nie. Koagulator magiczny go wciągnął i umarł w tym koagulatorze. Dobra. To lepiej nie bawcie się regulatorami, bo mogą was ciągnąć i nie wrócicie. Dobra. Teraz możemy ruszać na Kiedy Aledzję. planujemy wyruszyć na Alezję? A nie mam czytać. No cóż, wiatr trochę się wzmógł, ale wątpię, żeby taka pogoda się utrzymała. Nie mam zamiaru czekać na wiatr na środku oceanu, więc jeszcze trochę postoimy w porcie. Bez łaski. Teraz gdzie mamy lecieć? Aha, dobra, gdzieś tam. Dobra, idziemy lecieć. Co tam dalej miało być? O! A tego tu nie ma. Tutaj starzec trzyma w zamknięciu swojego ptaka. Biedna ptaszysko. Przecież tego masz. Ale jaja. Dobra, co teraz mam zrobić?
Teraz miałam pogadać czy coś? Czytać mu tą fiolkę. Wiatru. Mam na fiolkę wiatru? Mam fiolkę. Fiolkę wiatru. Teraz co mam zrobić? Może fiolkę wiatru mu dać jeszcze. Chcę pogadać, tak? Jeszcze z kimś. Tak, bo goni nasz czas, za niego odpływamy z tego, coś tam, portu. A! Mieliśmy na targ, nie? To będzie baba. Dobra, na targ idziemy. Gdzie ten targ? Dawaj, pogadamy sobie z tym. Teraz oczywiście znowu wyzwie. I tak dalej, bo jest paradnym palantem. Chodź tu. Tutaj jesteś. Mam ochotę cię zwolnić. Podejrzewam, że jeszcze nie zaniosłeś mapy północnych krain. Kun Lujek to oberży podróżnik. Oj, całkiem o tym zapomniałam. Na równowagę. Weź się do roboty. A. Ty, a gdzie ja mam ten? Ty, ja to zgubiłam chyba. Zaczęliście tego, nie mam. Nie mam ten jego listy, ale beka. Dobra, to do tej obeżnik musimy, tak? Do obeży. Podróżnik, dobra. Podróżnik, czy teraz z tym pogadać jeszcze? Może z tym pogadać jeszcze? Z tym pogadać? Nie wiem, właśnie. Wiesz, tak koniec podróży tutaj w tym. Ta. Jego wyruszamy stąd. Ahoj, żegnaj to. Idź przygodą, witaj. Aha. Dobra, to nie, dobra. To lecimy do tej podróżniku. Albo z Westhausem pogadać, a no to jeszcze. Trzeba się pożegnać, jesteś z panem Westhausem. Halo. Panie Westhouse, będziesz pan tęsknił? Dobra, się do tego pana Westhouse. O, nie ma go. A, to niespodzianka. To trochę mętny, brązowy płyn. Panie Westhouse. Proszę pana, jest pan tam? Pewnie go nie ma. Dziwne, że nie zamknął domu. Choć z drugiej strony, ilu może wiedzieć, czy ktoś tu w ogóle mieszka?